Na dzisiaj na farbanie, je dzisiaj jest Życie na Niebiesko, radio kibiców ruchu Gorzów. Partnerem audycji jest ekipa United Blue Fans. Siemka, gorąco zachęcam Cię do wspierania radia Życie na Niebiesko na YouTube. Aby poznać szczegóły, kliknij przycisk wesprzy, który znajduje się w każdej audycji naszego radia. W ten sposób możesz dołączyć do niebieskich wspierających. Razem budujmy naszą niebieską społeczność. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Maciej Zieliński i Noruch. Wybiła godzina 19.20. W zasadzie już teraz mamy 19.21, rozpoczynamy audycję Majte, Godki w Radiu Życie na Niebiesko. Witam Was serdecznie. Nazywam się Dawid Godziek i przedstawiam się wszystkim, którzy mnie jeszcze nie znają. Natomiast ci, którzy mnie znają, no to witam się z Wami serdecznie. Oczywiście. Bardzo gorąco. Na początku również witam nowych wspierających Izabela i Damian Zielińscy. Dołączyli do grona wspierających. Jak słyszeliście, głos Maćka Zielińskiego akurat dzisiaj mówił, w jaki sposób można zostać takim naszym niebieskim wspierającym. Klikajcie po prostu przycisk Wesprzyj, i tam dowiecie się, w jaki sposób można nas wspierać. Kwota nieduża 20 zł bez grosza miesięcznie, a możecie nam pomóc w rozwoju naszego radia. To jest wasze również radio, jakby nie było. No dzisiaj też taka audycja, w której w której wam oddam za chwileczkę głos. Natomiast jeszcze obecnie jest linia zamknięta, więc za chwileczkę przejdziemy sobie do tego, żeby tą linię otwierać. Taka szybciutka sonda nam wjechała, tak na szybciucha wrzuciłem pytanie, czy Polska wygra z Mołdawią dzisiaj? Polska gra z Mołdawią. Na razie na 10 głosów jest 8 na tak, 2 na nie, a więc możecie zostawić również swój głos w tej ankiecie, takie swoje zdanie wyrazić, ale to oczywiście tak luźno mówiąc, bo jak wiemy, no my jesteśmy Radiem Kibiców Ruchu Chorzów, więc głównie będziemy mówić o ruchu, ale że rostomaj te gotki, to sobie możemy pogadać. O również innych rzeczach. Witam doktora Kuźniaka na czacie. Mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie aktywni. Bo trochę się w tym tygodniu, który nam się tutaj kończy, trochę się działo, głównie za sprawą oczywiście audycji wtorkowej, wydania specjalnego gościa radia, gdzie gościliśmy trenera ruchu chorzów Jarosława Skrobacza. Pozdrawiam oczywiście trenera, pozdrawiam oczywiście cały sztab szkoleniowy z tego miejsca. Z trenerem Skrobaczem zrobiliśmy kawał materiału, bo, bo przeszło dwie godziny, aczkolwiek samej rozmowy myślę, że dwie godziny tutaj spokojnie było. Więc jeśli chodzi o jakość dźwięku, od razu tutaj chciałem się wytłumaczyć. Po naszej stronie było wszystko w porządku, natomiast specyfika jest taka, że jeśli jesteśmy gdzieś tam na odległość, to. Rozmowa telefoniczna nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Czasami jednak lepiej na przykład użyć innej technologii, jakiegoś innego programu do tego, żeby się komunikować. No, na mnie wyszło z początku, natomiast później udało, się, e, później udało się zrobić tak, że było wszystko w porządku i, e, że, e, i że było słychać trenera przede wszystkim, po mnie to tam. Palcie sześć. Natomiast no, trenera najważniejsze, że było słychać w późniejszym etapie, a nie będę ukrywał, że rozmawialiśmy z ascetem. No tyle, że jak wiecie, aseto ma mnóstwo swoich obowiązków, więc jak znajdzie chwilę, to na pewno nam pomoże ten dźwięk tam wyczyścić, oczyścić, podgłośnić. Podgłośniony lekko już jest, natomiast nie ukrywam, że jeszcze słychać było szumy podczas rozmowy z trenerem w tych pierwszych. Jakby nie było tam 44 minut, taka fajna liczba, natomiast no, akurat po tej 44 minucie wszystko było już w porządku i było słychać trenera głośno, wyraźnie. Zatem zachęcam Was oczywiście do odsłuchu jeszcze tej, tej audycji, bo myślę, że tam trener bardzo dużo powiedział takich rzeczy, które... W moim odczuciu były dosyć istotne i tutaj musiały, e, musiały gdzieś paść. Padły podczas audycji z, z wydaniem specjalnym, także cieszę się, że udało nam się to szybko tutaj zorganizować i zrobić. No i oddać Wam dwie godziny materiału. Wiem, że też macie na ten temat swoje zdanie, że część z Was. Jednak się przekonała do trenera Skrobacza, natomiast jest też część ludzi, którzy twierdzą, że jeszcze, jeszcze tutaj nic nie jest wyjaśnione, że raczej nawet są głosy, że trener w ich oczach stracił po tej audycji. Więc no, jak gdyby też to wasze zdanie tutaj będziecie mogli wyrazić. Witam niebieskie radio naszego wspierającego Ryszarda Czabana. Pozdrawiam cię Ryszardzie serdecznie. Witam Heavy Player, witam Ediego, który każe mi pozdrowić marynarzy z egzotycznego kraju. <grydy> Edit w ogóle pisałeś na Twitterze, że masz chrypę i nie jesteś w stanie zadzwonić, ale to u nas. Z chrypą też się zdarzali goście, więc jak chcesz, to za chwileczkę otworzymy linię i możesz zadzwonić, możemy porozmawiać. Natomiast co do twojego pytania z Twittera, to odpowiem Ci już po audycji na Twitterze, albo, albo po prostu SMS-a ci wyślę, bo do siebie numer akurat mamy. Zaczynamy ten taki okres wejściowy w mecz przyjaźni, który 22 października. Jak widzicie jest odliczałka 6 dni, 18 godzin 23 minuty, kilka sekund. Ten czas oczywiście leci. No bo on się kurczy, no bo do meczu coraz bliżej. Mecz w niedzielę 22 o 15, więc tutaj już możemy Was zachęcić do słuchania naszej audycji. Audycja poleci na dwa radia. Pierwszy raz coś takiego technicznie będziemy robić, że i Radio Widzew i Radio Życie na Niebiesko przeprowadzą wspólną audycję, czyli będzie jeden komentator z części widzewskiej, jeden komentator z części chorzowskiej, czyli w tym wypadku ja i razem we dwójkę będziemy to na dwa głosy robić do obydwu kanałów radiowych i do widzeckiej społeczności i do zatem możecie tutaj spokojnie śledzić kanał Życia na Niebiesko, bo tutaj też ta audycja oczywiście się na pewno odbędzie. Na pewno od godziny 14.50 będziemy się słyszeć z serca łodzi, bo oczywiście tam odbędzie się ten... Ten mecz. Dobra, 19.27. Umówmy się tak, że kilka tych telefonów chciałbym odebrać. Natomiast oczywiście proszę o kulturę wypowiedzi. Wiemy, że jest cisza wyborcza, więc robimy też tak, żeby jej tutaj nie złamać mimo wszystko. Chociaż pewnie niektórzy już by chcieli coś niecoś wiedzieć, coś niecoś powiedzieć. My staramy się być na tyle. No, no, no żeby nie, nie robić sobie kłopotu, nie robić również kłopotu wam. Także pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tej kulturze wypowiedzi. Za chwileczkę otworzymy linię telefoniczną i będziecie mogli e, zadzwonić, ale pisze dr kuźniak, że na przykład też nie może zadzwonić, bo ciągle męczy go kaszel. Od kilku dni pozdrawiamy cię, doktor Kuźniak i zdrowia życzymy. Zatem innym razem oczywiście jak najbardziej mam nadzieję, że uda ci się do nas zadzwonić. Numer telefonu, zatem już wam... Wjeżdża na tapet, powinniście już go widzieć i linia telefoniczna powinna być otwarta. Spodziewam się, że ktoś zadzwoni. Także, oczywiście, macie telefon. Już czynny, linia jest otwarta, więc jeśli ktoś ma coś do powiedzenia w kontekście chociażby meczu Widzewa Łódź z Ruchem, czy może meczu Polski z Mołdawią, no rosną majte dzisiaj, więc możemy pogadać o rosną sprawach, a więc tutaj y, linia telefoniczna otwarta. Szybciutko patrzę na ankietę: 18 głosów. Na razie y, 61% mówi tak, y, 39% mówi nie, jeśli chodzi o y, pytanie, czy Polska wygra z Mołdawią. Tak jak mówię, Tutaj to takie pytanie na szybciutko wrzucone. Pozdrawiamy Hanysa, który jest z nami już drugi miesiąc, jako też niebieski wspierający, pierwszy z niebieskich wspierających. Pozdrawiamy Cię, Hanysie, serdecznie i witamy. Fajnie, że do nas tutaj wpadłeś na radio. Zresztą. Kiedy Ciebie nie było? No, nie, nie pamiętam. Od założenia radia w zasadzie jesteś z nami cały czas. Jeden z pierwszych ludzi, którzy tutaj na to radio wpadli, i, jeden z, i, i pierwszy wspierający. Zatem pozdrawiamy Cię serdecznie, Hanysie. Zachęcam Was również oczywiście do tego, żeby wspierać nasz kanał. To jest nasz kanał, czyli wasz kanał, bo wy jako kibice też będąc wspierającym współtworzycie treści, które się tutaj pojawiają. Numer telefonu 32 797 60 44. ten numer jest już czynny, więc jeśli chcecie, zachęcam was do dzwonienia. Do rozmowy tutaj podczas tej audycji. Temat dowolny, tak jak mówię, no poza, poza tym, tym tematem głównym, który dzisiaj tutaj elektryzuje cały kraj, czyli wybory. Wiemy, że ta cisza wyborcza jest do 21. A o 20.45 mecz Polski z Mołdawią, więc chciałbym się tutaj też wyrobić, także myślę, że godzinkę to leciutko, natomiast no później to już będziemy tutaj troszeczkę starali się przyspieszać. A tak w międzyczasie sobie patrzę w ogóle, na tę eliminację do mistrzostw Europy. Czechy Wyspy Owcze to nasza grupa. Tutaj jest w 72. Minucie remis 0 do 0. A więc to jest wynik, który gdyby Polska wygrała z Mołdawią, to przy, przy meczu z, z Czechami wystarczyłby nam remis do wyjścia z grupy. A więc finalnie Michał Probierz na początek swojej przygody z reprezentacją Polski mógłby zaliczyć. E, awans na, e, na ważną imprezę, tak? Bo tutaj bez wątpienia Mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech, są taką, e, taką imprezą. Także tak to e, wygląda. Pisze doktor Kuźniak, bo na czacie też możecie być aktywni, oczywiście. Ja tutaj się będę starał też do tego wszystkiego odnosić. Mecz z widzewem to takie mocne pół na pół. Nawet nie chodzi o to, że to mecz przyjaźni, tylko widzew to taki zespół, który może wygrać i przegrać z każdym. O, to jest taka dosyć fajna opinia. Natomiast też zdarzyło mi się być wczoraj w audycji Dzień dobry widzewie, akurat gościnnie w Radio Widzew. Tam troszeczkę też rozmawialiśmy bardziej o ruchu więc możecie sobie odsłuchać ewentualnie, jeśli znajdziecie wczorajszy Dzień Dobry Widzewie na YouTubie Radia Widzew. i Tam też tak troszeczkę z Maćkiem Wojciechowskim rozmawialiśmy na temat Widzewa, na temat tego meczu. Ja tak bardziej w kontekście pytałem, bardziej na przykład, czy Juliusz Letniowski, jeśli jego zapis w kontrakcie, tym, tym wypożyczenia pozwoli mu zagrać za tydzień przeciwko Widzewowi, to czy Widzew się w ogóle... W jakikolwiek sposób boi, bo nie ma co ukrywać, że jak tylko gruchnęła wieść, że Juliusz Letniowski trafia do ruchu na zasadzie wypożyczenia, no to tutaj całe widzew odetchnął. Wszyscy, gdyby stwierdzili, że nieważne kto by do widzewa przyszedł, to, że odszedł Juliusz Letniowski do ruchu na tę na rundę, na ten sezon, to był ich najlepszy transfer. Tak? Takie były głosy w sieci, takie były głosy na portalach, portalach związanych z widzewem. Więc tutaj nie ma co ukrywać, że że tutaj, no, chciałem zapytać w ogóle, jak teraz się zmienia to podejście do Juliusza Letniowskiego. No tutaj bez wątpienia raczej widzę się nie boję, aczkolwiek są też tam u nich takie głosy, że jeśli ktoś miałby im strzelić bramkę, to pewnie będzie to Juliusz Letniowski, troszeczkę tak ruch chorzów jest tam traktowany przez pryzmat faktu, że jest Beniaminkiem, a więc nie ma co czarować, że my tutaj raczej jesteśmy na tej straconej, yy, straconej pozycji na starcie jak gdyby, tak? jak już w Łodzi nie, 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 nie widzą w nas jakiegokolwiek zagrożenia, czy nie mówią w ogóle o tym, że moglibyśmy być jakimkolwiek faworytem nawet na jakieś, nie wiem, 5-10 minut meczu. Raczej widzę tutaj liczy na to, że te punkty wskoczą im do tego ogólnego rozrachunku. No a my, a my tak patrzymy w tą tabelę, która tutaj nam się, się tak troszeczkę pokiełbasiła, jeśli chodzi o tą naszą sytuację. No bo jednak nie tego byśmy się spodziewali. Natomiast ona no 11 kolejek, 7 punktów uciekały nam te punkty mocno przez palce. Dużo punktów uciekło przez jakieś niegłupie błędy, bo to jak gdyby swoją, swoją drogą. Natomiast mnóstwo punktów uciekło przez po prostu pecha. To, co gdzieś tam szczęściem nam pomagało w tej pierwszej lidze, tak tutaj w ekstraklasie nie mamy na razie tego szczęścia i trzeba o tym powiedzieć też, żeby to wybrzmiało, żebyście też wiedzieli. To nie jest tak, że ja oczywiście sobie to wszystko tłumaczę tym, że porażka z Jagielonią, bo przebiegał piłkarz przez pole karne, ale tak to faktycznie jest, no bo gdyby ten piłkarz się tam nie znalazł, gdyby. Yy, nie przebiegł przez, lot, przez tor lotu piłki strzelonej przez Bartka Wdowika, no to yy, to tak jak Lis, tak, jakby tam przebiegał, no to od Lisa by się odbiło i wpadłoby do bramki, więc tutaj, więc tutaj na pewno pechowo ten mecz przegrany. Na pewno jednak są też takie mankamenty, które widać gołym okiem, jak w meczu ze Stalą Mielec, gdzie prowadziliśmy grę, gdzie prowadziliśmy w meczu i oddaliśmy pole i przegraliśmy, znaczy przegraliśmy. No zrobiliśmy przegrany remis. No bo tutaj nie ma co ukrywać. W tym meczu mieliśmy też wygrać, niestety się nie udało, bo na własne życzenie ten mecz zremisowaliśmy. Więc no tu akurat o pechu nie ma co. W ogóle, w ogóle mówić. Heavy player pisze bardzo dobrze, niech tak myślą i nas lekceważą. No to jest wiadomo też, że to tak trochę w sferze marzeń jest ta ich taka lekceważąca, lekceważąca doza. To, to, to tak bardziej mówią, żeby podbić swoją pewność, natomiast wiemy, że Widzew też zmaga się ze swoimi problemami, że to nie jest tak, że Widzew w Łódzi jest zespołem na tyle już poukładanym, że jest w stanie wygrać z każdym, ale tutaj bym się zgodził właśnie z tym doktorem Kuźniakiem, z tą opinią pół na pół, bo po, po tej zmianie trenera ten efekt nowej miotły było widać, później jednak znowu został trener myśliwiec gdzieś tutaj przyprowadzony do porządku, ej stary, słuchaj, tam wygrałeś, ale no tutaj nie ma przebacz i znowu później są punkty, znowu są zwycięstwa, są remisy. I na cztery mecze facet zrobił dwa zwycięstwa i remis, czyli siedem punktów, czyli tyle, ile Janusz Niedźwiedź zrobił w przeciągu meczów ośmiu, czy tam siedmiu, a więc no jakaś tutaj jakość zostaje wprowadzana, ale po, po leku, jak to się go do pośląsku, czyli to nie jest tak, że że z wielkim spokojem mogą do nas podejść i po prostu nas oklepać, jak będą sobie chcieli. Pisze Olgierd Halski, jesteśmy słaby, nie ma co mówić o pechu. No tutaj to bym tak się też odniósł troszeczkę do słów trenera Skrobacza ze wtorku, że jednak mamy zespół gdzieś tam szyty na naszą miarę, zespół złożony z piłkarzy, którzy na obecną chwilę byli, Wymieniani w roli tych, którzy mają do nas przyjść i, i, i przyszli. No nie przyszli ci z tej pierwszej listy, natomiast myślę, że ta druga strona czy też trzecia, no to tutaj ci piłkarze już do nas poprzychodzili. Wiemy, że nie jesteśmy zespołem atrakcyjnym teraz dla nikogo. Te czasy gdzieś tam drugiej ligi, pierwszej ligi one się zmieniły i to dosyć mocno i stanowczo i to widać gołym okiem, że dzisiaj Ruchorzów nie ma takiego Takiego ciągu, że piłkarze nie chcą yy, przychodzić do ruchu w ekstraklasie, bo, bo w ruchu chorzu w ekstraklasie nie zarobią dużo, to raz. Czyli to no też wiecie, jak gdyby ja to też patrzę na to w drugą stronę. No Jeśli, jest stary, jeśli ty nie chcesz przyjść do ruchu, dostać kupę kasy, jakby nie patrzeć i nie chcesz grać w ruchu, bo dla ciebie ważniejsza jest kasa, no to. Bez żalu, tak, bo jak gdyby pieniądze też w pewnym momencie zaczynają być weryfikatorem pewnych umiejętności, i wydaje mi się, że tutaj to też jak gdyby jest taka droga, którą trzeba spokojnie, trzeba spokojnie gdzieś sobie iść i próbować, próbować ewentualnie tutaj wyciągać wnioski jeśli faktycznie gdzieś tam z tej kasy można by było uczknąć trochę więcej. Wszystko w granicach oczywiście odpowiedniej normy, bo wiemy, że kominów płacowych w ruchu ma nie być, i to jak gdyby jest ten cel główny, nadrzędny, który nam przy, przyświeca od e, rozpoczęcia czasu odbudowy, od przeszło czterech lat, jak prezesem niebieskich jest prezes Siemianowski. E, także tak to wygląda i życzymy sobie żeby jednak faktycznie tą złotówkę z każdej strony oglądać kilkakrotnie, ale jeśli jest okazja, myślę, na troszeczkę większe, troszeczkę większe wydanie kasy na lepszego piłkarza, no to jest to też jakaś, jakaś szansa na to, że, że może warto w to pójść. Ale to też wiecie, to jest zawsze ryzyko, tak, lepiej nie przepłacić i... I powiedzieć, no, sorry, tutaj zwaliłem z tym transferem, niż przepłacić i powiedzieć, no, sorry, ale ten transfer też nie wypalił, nie? bo to jak gdyby też może działać dwojako. Nikt nie da nam obecnie pewności, e, nawet nowy trener nie da pewności, że ten zespół będzie lepiej funkcjonował, i jak gdyby to też wynikało bezpośrednio z tej rozmowy z trenerem Skrobaczem, który zresztą też w ubiegłym tygodniu i tydzień wcześniej, dostał takie wotum zaufania można powiedzieć od zarządu, od prezesa Siemianowskiego i od wiceprezesa Marcina Stokłosy, których pozdrawiam oczywiście też z tego miejsca serdecznie i nie możemy tutaj umniejszyć ich roli oczywiście w tym, że, że ten zespół w Ekstraklasie jest, że jest tak szybko, no a teraz po prostu muszą się tej Ekstraklasy nauczyć, pisze. Heavy player, dalej idę, widzę, jest spokojnie do ogrania przez nas, byleby się nie spalić. Poza tym trener Skrobacz ustawia myśliwca za każdym razem. I to jest dobry punkt, heavy player, bo do tej pory my z trenerem myśliwcem wygrywaliśmy. Jak chociażby ze stalą Rzeszów, którą prowadził. Więc myślę, że to też jest taki dobry prognostyk. Wiemy, że zmienia się jakość piłkarzy, że w widzewie jednak już są inni piłkarze lepsi, zwinniejsi, szybsi, technicznie lepsi, lepsi niż w stali mielec. Natomiast też możemy, jeśli już tak mówimy, zupełnie, zupełnie odbiegając od jakiejkolwiek sportowej od jakiegokolwiek sportowego aspektu, a typowo skupiać się gdzieś tutaj na jakichś dodatkach, no to faktycznie jest tak, że trener skrobacz potrafi z trenerem myśliwcem mecze wygrywać. Eddie Parsley, ciekawe, czy miliony na budowę stadionów płyną w przypadku porażki właściwie panujących to temat, jak wiecie, na dzień jutrzejszy bardziej, bo... Bo to się wszystko jutro okaże, tak na 100%, co, kto, jak. Natomiast z kuluarów to nie jest jakąś wielką tajemnicą, jeśli powiem, że to, że. No do dzisiaj była jak gdyby ta ocena merytoryczna wniosków to jest jedno natomiast to że dostaniemy tą dotację to jest fakt autentyczny pozostaje tylko i wyłącznie kwestia jak gdyby podpisania tego wiemy że ten rząd nowy on jutro nie zacznie pracy nawet jeśli by była zmiana to on jutro nie zaczyna pracy tylko to trwa Bodajże miesiąc, czy nawet półtorej, zanim ten rząd się uformuje, zanim yy, oni coś tam zaczną już swojego działać. Więc jest tutaj gwarancja, że jeśli ten program dzisiaj ma być tam finalnie zakończony, no to pewnie jutro dowiemy się. Już na 100% o tym, że te środki do nas przyszły. I o te 100 baniek, Eddy, to ja bym się nie martwił. Ja bym się bardziej martwił o te 150, które miasto ma zabezpieczyć. I tutaj wiceprezydent Chorzowa, pan Marcin Michalik, już to nawet pisał w socjal mediach, że miasto zabezpieczyło te 150 milionów. Natomiast w jaki sposób, bo to też jest kwestia, którą tutaj myślę, że warto wyjaśnić, to nie jest tak, że Ruchożów ma że miasto ma zaskurniaki, przepraszam i wyciągnie teraz z własnej kieszeni 150 milionów, tylko jak wiemy, to będzie gdzieś jakieś szukanie dodatkowych źródeł finansowania. W tym wypadku mówimy oczywiście o ewentualnym kredycie dla naszego miasta. Czy miasto jest na tyle wiarygodne, żeby dostać 150 paniek? No to tutaj już bardziej pytanie właśnie do wiceprezydenta miasta pana Michałika, który twierdzi, że to już zabezpieczone jest. No i jest jeszcze oczywiście prezes Adam Serwis, pan Marcin Mańka. Nie będę też tutaj ukrywał, pan Marcin Mańka od kilku tygodni próbował wziąć udział tak w naszym radiu, troszeczkę tak chciał nie tyle się wprosić, ile po prostu zapytał, czy, czy byłbym zainteresowany taką audycją z panem Marcinem Mańką. Powiem szczerze, że, że takie pomysły gdzieś tam przebiegały przez głowę, ale dwa tematy. Pierwszy temat jest taki, że my jak, jako kibice, jak chcieliśmy głos na Radzie Miasta, to go nie dostaliśmy, a teraz Rada Miasta, czy też, czy też ludzie związani bezpośrednio z władzą miasta, chcieliby głos w naszych mediach, jakimi jest bez wątpienia Radio Kibiców Ruchu Chorzów, czyli Radio Życie na Niebiesko. I to troszeczkę tak jednak mnie gdzieś też odrzucało, ale mówię, no dobra, palcie sześć, bo temat istotny, temat ważny, trzeba by było może jednak z nim porozmawiać, ale... Drugą rzeczą jest to, że pan Marcin Mańka, on twierdzi, że on nie jest Andrzejem Kotalą, że on jest dala od miasta. Natomiast to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystkie kampanie wyborcze pana prezydenta Kotali. To jest człowiek, który. To jest człowiek, który on twierdzi, że on jest dala od polityki, ale on był w sztabach wyborczych pana Kotali, więc no tutaj. To mi się troszeczkę gryzie i robienie polityki na radio, mówienie, jak to pięknie wygląda od strony ADM Serwis, jak to pięknie wygląda od strony miasta, bez głosu kibiców, de facto, byłoby niesprawiedliwe. Przede wszystkim dla Was, słuchaczy, dla Was, dla całej społeczności kibicowskiej. I padł gdzieś tam mi przez, przez łeb mój mały, bo mały, ale padł mi taki pomysł, żeby zrobić to w formie żeby zrobić to w formie debaty. Wówczas zaprosiłbym również środowisko kibiców w postaci prezesa Stowarzyszenia Wielki Ruch, Bartka Horodeckiego, w postaci Rafała Śniechowskiego, który jest też bardzo blisko tematu, z ramienia Stowarzyszenia Kibiców SK1920 i oczywiście Simona, Szymona Michałka. Natomiast też to jak gdyby debata... W w sytuacji, kiedy Szymon Michałek kandyduje do, 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 na urząd prezydenta miasta, to raczej miałaby sens, gdyby to była rozmowa między Simonem a panem Kotalą. Nie czarujmy się, tutaj pan Kotala w naszym radiu raczej nie wystąpi i tak to wygląda, jak wygląda. Natomiast co do pana Marcina Mańki, ja już to też mówiłem, że... Prywatnie to jest pewnie super człowiek, natomiast jeśli chodzi o, o takie publiczne wrażenie, on będzie chciał robić politykę na tym, no wiadomo, że to jednak trzeba tutaj pokazać teraz, że kibice są ci źli, bo my go nie chcemy, bo my nie chcemy współpracować, i ja to też tutaj chciałem Wam od razu wyjaśnić, żeby nie było później, że gdzieś w mediach się pojawi informacja, że pan Mańka chciał wszystko ładnie wyjaśnić, jak to wygląda formalnie od strony miasta, natomiast no my, jako kibice, nie chcieliśmy użyczyć mu głosu w naszym radiu. No jak gdyby, jak zbierzecie sobie do kupy te wszystkie rzeczy, o których tutaj powiedziałem, to myślę, że stanowisko moje jest jak najbardziej adekwatne do danej sytuacji. No dobra, ale głos wy macie telefon 32 797 60 44, Linia jest otwarta, więc jeśli chcecie ze mną porozmawiać, to zapraszam, dzwońcie i rozmawiajcie ze mną o czymkolwiek innym chcecie. A mam nadzieję, że tutaj Eddie usatysfakcjonowała Cię moja odpowiedź. Tak jak mówię, raczej od strony... Od strony programu tego rządowego, programu inwestycji strategicznych dla sportu. Ja bym był już spokojny o te 100 milionów, natomiast problem będzie pewnie z drugą częścią, którą ma tutaj zabezpieczy, czy też już zdaniem, zdaniem władz miasta zabezpiecza na poczet budowy tego stadionu. Patrzę dalej, Olgert Halski jeszcze pisze, my grałem 15-20 minut, a reszta czasu to wybijanie piłki na oślep. To już o taktyce z trenerem Skrobaczem też rozmawiałem. W ubiegły wtorek. Może troszeczkę słabiej tutaj trener chciał na te pewne kwestie odpowiadać, natomiast mówił, że bardziej tutaj chodzi też o to, żeby szukać kogoś na przykład do Szczepana, kto będzie w stanie tam mu jednak dogrywać te piłki, niż szukać na przykład rozwiązania grą dwójką napasników. W przypadku, kiedy mamy dwóch napasników na boisku, na ogół ten drugi napasnik gra gdzieś na wahadle czy też na boku. No, możecie po odsłuchać sobie też tą wtorkową audycję. Tam dużo y, takich zagadnień trener Skrobacz poruszył i może tutaj pomoże to też w, w zrozumieniu, dlaczego tak to obecnie y, wygląda. Heavy player, nie ma co brać MM do radia, skoro ten gość za pół roku nie będzie miał już nic do powiedzenia. Mm. <gry> No nie wiem, nie wiem jak to tam będzie wyglądało, natomiast no pan Marcin Mańka to też jest taka osoba, która nagle znikąd się pojawiła, tak? Bo to też trzeba sobie tutaj powiedzieć, że, e, że, że no, jak gdyby no do tej pory gdzieś tam ja nie spotykałem pana Mańki na sektorach, na trybunie. Natomiast w przypadku, kiedy gruchnęła jakaś tutaj wieść, że ADM Serwis ma być za budowę stadionu odpowiedzialny, to nagle się okazało, że tam jest jakiś prezes, że, że to jest pan Marcin Mańka. Powiem szczerze, że ja cały czas myślałem, że Centrum Przedsiębiorczości ma być odpowiedzialne za budowę, bo to oni finalnie byli przygotowani, już nawet mieli swoje wnioski, swoje. Pozwolenia, no ale pan Małecki finalnie chyba nie wiem. No, no z racji tego, że to wszystko poprzepadało, to pan Małecki teraz jest też jednym z doradców. Nie ma co ukrywać, bo to już y, mieliśmy taki przykład na y, spotkaniu ostatnim, które tutaj miało miejsce w y, urzędzie czy w ADM Serwis, Przepraszam, miało miejsce takie spotkanie z y, kibicami, i tam no, wyglądało, no jak wyglądało opis. Ja już wam tutaj też przytaczałem od tej strony wielkiego ruchu. Natomiast właśnie po tym wielkim, wielkim tutaj poruszeniu, pan Mańka się do mnie odezwał prywatnie i poprosił o ten głos w radiu. No i, i później miał dzwonić, nie zadzwonił, więc to też dla mnie troszeczkę takie. Za to pojawił się artykuł na Gol.pl, więc chyba uznał, że ten artykuł wystarczy, skoro do mnie już nie zadzwonił. Natomiast no finalnie tak to wyszło, jak wyszło. Ja tak jak mówię, jeśli gdzieś tam docelowo w przyszłym roku, na przykład po kwietniowych wyborach e, będzie taka wola, to myślę, że tutaj jak najbardziej też z e, Szymonem Michałkiem, z władzami z ramienia Stowarzyszeń Kibiców Ruchu Chorzów możemy pana Mańkę wtedy wziąć do radia i tutaj z nim pogadać, podyskutować na pewne tematy. Natomiast na obecną chwilę też takiej konieczności takiej potrzeby nie czuję kasztanek witam cię serdecznie nie wiem czy to jesteś ten sam kasztanek który jest na twitterze <laughs> Ale pozdrawiam, Piszesz. wierzysz w ten stadion, w to, że miasto ogarnie resztę pieniędzy, bo osobiście tak długo, jak nie stanę na nowym stadionie, tak długo nikomu nie wierzę. I to jest stanowisko, z którym tutaj się też utożsamia 95, myślę, procent kibiców ruchu Chorzów. Myślę, że te 5% procent, to one raczej gdzieś już tutaj myśli, że faktycznie ten stadion. Powstanie, pisze od razu heavy player, uwierzę, jak ciężki sprzęt wjedzie na C6, a właściwie jak już będzie wyjeżdżał. Jak będzie wyjeżdżał, też jeszcze bym w to nie uwierzył. Ja to też mówiłem wczoraj, powtórzę dzisiaj tutaj u nas na naszym radyku. Yy, że jak się uda, jak faktycznie ten stadion powstanie, to ja myślę, że wszyscy kibice, jak wejdą na ten stadion, krzykną głośne ała, bo jeden drugiego zacznie szczypać, że faktycznie to się yy, wydarzyło. A o tym, czy faktycznie to się wydarzy, tak odpowiadając, Kasztanek, na twoje pytanie, no <noise> ciężko, ciężko jest jednoznacznie mi powiedzieć, że, czy wierzę, bo... Yy, bo nie wierzę do końca, że faktycznie ten stadion powstanie. Wie, wiecie, to jest tak. No, no, musicie poznać też prawdziwe moje stanowisko. Nie, nie będę Wam przecież tutaj nic ściemniał. No, żeby być pewnym tego, że ten obiekt powstanie, to musiałbym już widzieć, że faktycznie te środki są na koncie, że. Że one zaczynają już tutaj być dysponowane na rozbiórkę, na budowę, że jest już wybrany jakiś dyrektor generalny, że w końcu ten projekt zaczyna ruszać do przodu. To gdybyśmy dzisiaj byli w tym miejscu, to bym wierzył bardziej. Natomiast finalnie wydaje mi się, że właśnie to stanowisko, jakie ja ma Heavy Player, że dopiero jak ten sprzęt wyjedzie, czy też jak dopiero my tam usiądziemy, to to, to, to uwierzymy w to, że udało się ten stadion postawić. I to już zaczyna w mediach wybrzmiewać, że to jest tylko i wyłącznie zasługa miasta bo miasto już zaczyna sobie tutaj przywłaszczać, że sorry bardzo, my jesteśmy właścicielami obiektu, nie wpuścimy kibiców na spotkanie z panem Morawieckim, tak, które miało miejsce w czwartek już, była taka narracja. Co prawda w gazecie wyborczej, także też ja tą gazetę akurat tak przez, przez palce pod, poradzę sobie i wam doradzam sobie tak czytać. Ale z drugiej strony, no wiecie, wszyscy, którzy... Mają tutaj jakiś dostęp do, do władzy chożowskiej, siedzą gdzieś tam blisko nich, mogą ich zapytać: słuchaj, stary, przyjeżdża podobno premier. Czy będziesz odbierał czek, czy co? I on mówi, ale jak to przyjeżdża premier, to z nami się nie spotka, z kibicami się spotka. No, a z kim się ma spotkać, panie prezydencie, jeśli nie z kibicami, skoro to kibice załatwili 100 milionów dofinansowania? Teraz pan prezydent powinien załatwić 150 i tyle, a nie, że pan będzie tutaj już znowu z kibicami się chciał przekamarzać, że nie wpuści ich pan na obiekt, bo przyjeżdża premier, bo to nie ma być spotkanie z kibicami. No. Trochę nie rozumiem tej narracji, która tam była w tej gazecie wyborczej, a może ja to źle odbieram, jeśli tak, no to może ktoś z was to przełoży na chłopski język i wtedy będę w stanie to inaczej, lepiej być może odebrać. Olgierd Halski, z tym stadionem było tyle lania wody, że zacznę wierzyć, kiedy będę widział, jak rosną trybuny. Dokładnie, tylko pamiętajcie też, że z tych trybun też finalnie, przynajmniej tak jak na przykład patrzę na zamysły obiektów z Kataru, z trybun zawsze można się wycofać i też zrobić jeszcze centra handlowe. Więc <laughs> no i to jest to, widzicie, bo tak ktoś zapyta za chwileczkę, no czyli nie wierzysz. No nie do końca mogę się też z tym zgodzić, natomiast prędzej, bliżej mi do tego, że nawet na finale, na finiszu, budowy z tego obiektu można zrobić cokolwiek innego, że boję się o to, czy on faktycznie faktycznie powstanie taki, jaki ma być, a o tym, że tam już myśleli, o tym, że to są atrakcyjne działki, że blisko DT, że blisko centra handlowe i tak dalej, żeby zrobić tam osiedle niebieskich mistrzów, na przykład, to już też takie głosy znacie i wiecie, że takie były nawet władze niechcący się już coś tam wymyskało. Podczas niektórych rad, więc trzeba finalnie trzeba patrzeć tej władzy dalej na ręce, trzeba dalej walczyć o swoje, jeśli chcemy, aby ten obiekt powstał. Natomiast w przypadku ewentualnego sprzeniewierzenia tych środków, no to tutaj kryminał bez dwóch zdań, ale z tym to też wiecie, jak jak to wygląda i, i z kryminałem, i z tymi obietnicami i tak dalej. Pisze dr Kuźniak, czytam, ja mimo tej deklaracji nadal nie chcę wierzyć, że ten obiekt zacznie być robiony, zresztą wiadomo z jakich opcji jest premier i Kotala, więc wierzyć im po prostu nie ma co. I tutaj co ciekawe, nie wiem czy to właśnie też nie typowo pod publiczkę, bo... Pan Marcin Mańka był obecny podczas wizytacji premiera naszego obiektu. On dziękował tak serdecznie podziękował za to, że, że, że tutaj premier przyjechał, że informuje, że w zasadzie to są środki pewne i tak dalej, i tak dalej, więc no, tak jak mówię, no on twierdzi, że politykiem nie jest, natomiast no wiem z własnych źródeł, Myślę, że to nie jest tajemnica, bo się dowiedziałem ostatnio, że to wiedzą wszyscy, że pan Mańka był w sztabach wyborczych prezydenta Kotali, że był odpowiedzialny za jego kampanię wyborczą, więc nie można powiedzieć, że jest to człowiek bezpartyjny, że jest to człowiek z dala od polityki, może bezpartyjny, tak natomiast no na pewno nie jest z dala od polityki, skoro sam tę politykę uprawia. Jeśli nie sobie, no to komuś innemu, natomiast no mimo wszystko jednak ten jego głos tutaj. Jakieś zdanie miał, jeśli udało się panu Kotali wygrywać wybory i robić nas w Bambuko przez Nomenomen już 13 lat. Natomiast tak co do tego stadionu, to też tak ja sobie zerknąłem ostatnio na tą stronę, o której często przypominam w niebieskiej prasówce. Tam nic się nie działo. nie? Tam były newsy z sierpnia, natomiast no później nagle. Jak już, jak już premier miał do nas przyjechać. O, to od 17 sierpnia był ostatni news wówczas wrzucony, że tam jest oferta na wykonanie nowego PFU. Oczywiście jeśli chodzi o to PFU, no to też jestem tutaj ciekawy, jak to będzie finalnie wyglądało, no bo, bo, bo twierdzenie, że da się zrobić ten obiekt etapami wyszło teraz, tak? To też wyszło podczas jednej z ostatnich sesji. Yy, czy to Rady Miasta, czy tam spotkań z kibicami. Wiemy, że nie ma programu przeprojektuj i buduj, jest program zaprojektuj i buduj, natomiast no, zdaniem też spółki ADM Service i pana Małeckiego, który, który tutaj z Centrum Przedsiębiorczości kiedyś odpowiadał też za ten obiekt, za ewentualną jego budowę, no to się dowiedzieliśmy właśnie takie ciekawostki, że da się go zbudować etapami. To też jest jak gdyby dosyć istotna rzecz. Natomiast, no tak czy siak, Złożyli zapytanie, przyszła jakaś tam oferta, twierdzą, że jest wszystko w porządku, że ten, ten program funkcjonalno-użytkowy, czyli to w skrócie PFU, że jest opracowany i że tutaj da się to budować etapami. No to zobaczymy też, jak gdyby, jaka będzie wola, wola miasta, bo w kuluarach również się mówi o tym, że jeśli obecna władza utrzyma oczywiście się przy władzy, no to będą te programy dotyczące ważnych inwestycji dla sportu utrzymane i w tym momencie też jak gdyby tutaj można by było skorzystać z kolejnej dotacji, na przykład rok po roku o kolejne jakieś tam miliony, które byłyby tutaj niezbędne do tego, aby ten, aby ten stadion budować. Natomiast no, w przypadku kiedy mówimy o projekcie który będzie budowany etapami to tutaj znowu otwiera furtkę dla prezydenta Kotali że no słuchajcie materiały podrożały będziecie mieli jedną trybunę i nara i pocałujcie mnie w nos bo ja chciałem natomiast no się nie udaje bo, bo to wszystko kosztuje macie projekt który można etapami budować i tak dalej i tak dalej i to jak gdyby cały czas też taka może być narracja miasta więc to też jest taki minus w moim odczuciu którego ja chciałbym uniknąć ja nie Teraz, żeby ktoś nam wmówił, że ten projekt powstanie, ale on powstanie etapowo, bo on nie powstanie etapowo, bo. Prezydent Kotala po prostu w pewnym momencie stwierdzi, że po co finansować to dalej, skoro nas nie chodzi tam więcej niż 7 czy 8 tysięcy? Jeszcze dla niego byłoby lepiej, pewnie gdyby ruch spadł. Z ekstra klasy wtedy frekwencja poleciałaby na łeb, na szyję i widziałby, że nie ma potrzeby, więc zbuduje wam jedną trybunkę i będziecie mieli coś ala ruch radzionków, czy ala tam, nie wiem, żąbierki bytą, czy polonia bytą, i, 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 i spadać, bo macie nowy obiekt i tyle. Także tutaj oczywiście to jest taka narracja z mojego uczucia. Ja nie mówię, że tak faktycznie musi być, aczkolwiek uważam, że może właśnie. W ten sposób ta narracja pójść i... Jak gdyby nauczony tymi 13 latami robienia w CEPA, tego się obawiam, że może do tego dojść. No a wracam właśnie do tej strony, bo tam po 17 sierpnia, później nagle cały wrzesień został uzupełniony. Tam, że 5 że podpisali umowę na to nowe PFU, 7 że odbyło się spotkanie dotyczące elektronicznej platformy zarządzania inwestycją i że to jakieś narzędzie, które bardzo usprawni pracę budowlane. Pierwsze słyszenie, słyszałem o tym wcześniej, także nie wiem, o co tutaj konkretnie chodzi. No znowu trzeba będzie pewnie z dwie bańki wydać albo i pięć baniek wydać na program, który będzie potrzebny do tego, żeby można było y, robić stadion. No to gdyby, no nie wiem, powiedziałbym głośno, że to jest debilizm, natomiast nie wiem, czy to też nie jest za małe słowo. Jeśli to oczywiście jest gdzieś tam bezpłatne i nie ma na celu spowolnienia prac, to jak najbardziej, natomiast odczuwam, Odczuwam tutaj kolejną próbę, kolejną próbę gdzieś tam dokapitalizowania niepotrzebnej nikomu inwestycji, tak uważam. No bo jeśli do tej pory radziliśmy sobie bez jakichś tam elektronicznych aplikacji, ja sam pytałem, jakie to są koszty, na przykład, żeby założyć taką aplikację dla radia. To na dzień dzisiejszy nie ukrywam, to są koszty, które idą w dziesiątkach tysięcy i. Uważamy po prostu tutaj razem w radiu, że no jeśli kibice wyrażą taką wolę, jeśli tutaj przyjdzie jakiś sponsor, który nam powie, słuchajcie, macie ode mnie 50 koła, róbcie aplikację, to zrobimy dla was tą aplikację, ale nie czarujmy się, nie są to, nie są to sprawy potrzebne, zważywszy, że dzisiaj YouTube jest dostępny na każdym z urządzeń, które się w zasadzie ma. Chyba, że ktoś ma jakiegoś starego, bardzo starego iPhone'a, ale już też wiem, że te nowe iPhoney yy, też mają dostęp do, do różnych platform społecznościowych, więc to też nie jest jakimś wielkim tutaj problemem. No i później patrzę znowu 20 września, bo to wszystko teraz w październiku zostało wrzucone. To nie było tam w danym dniu wrzucane, tylko myślę, że tutaj Pan Mańka po prostu zebrał informacje i. Je rzucił w jednym terminie natomiast rozdzielił je nie wiem czy faktycznie w tych dniach coś się wtedy działo czy po prostu tak na chybił trafił rzucał te informacje że niby coś się dzieje nie chcę tutaj jednak y, sugerować mu kłamstwa, bo nie wiem nie byłem przy tym y, może faktycznie 20 września y, odbyło się walne zgromadzenie wspólników ATM serwis y, kapitał został spółki podniesiony o kwotę prawie 3 milionów oni sobie tam założyli w planach jakieś podnoszenie tego kapitału, no więc tutaj też go podnieśli 20 września. Później 25 trwało przygotowywanie umowy na generalnego wykonawcę przebudowy stadionu miejskiego przy ulicy Cichej 6. Obejmuje ono rozbudowę stadionu wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną. Pracujemy również nad specyfikacją warunków zamówienia. Tak napisał Pan Mańka na swojej stronie 26. projekt rozbiórki z pozytywną opinią MKZ, czyli Miejskiego Konserwatora Zabytków, czyli jest zgoda na rozbiórkę. Tak to należy czytać dzień później, nie, nawet w tym samym dniu już nawet był gotowy projekt rozbiórki. Dwa dni później wykonana została mapa do celów projektowych, tak czytamy z tej strony. No a 29 czekamy na obiecane 100 milionów. No i dostali to tutaj już był premier, więc myślę, że więc myślę, że tutaj trzeba ruszać z pracami dalej. No ale czekamy, czekamy, bo zobaczymy co się tutaj nam jeszcze pojawi także no czekamy, co tutaj więcej na tej stronie się pojawi, na razie to w tyle z tych najważniejszych informacji, oczywiście jest też informacja o tym, że stadion został wybrany wśród tych projektów, więc, więc tutaj te 100 milionów powinno być zaklepane, natomiast nie ma tutaj informacji o tym, że miasto zabezpieczyło 150 milionów złotych na... Cele tej reszty, tej reszty, która tutaj jest potrzebna do zbudowania, bo w dzisiejszych czasach został baniek, to nic nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie zbudować takiego obiektu. A wiecie, jakie są plany, bo to też pan Mańka mówił w niejednym wywiadzie, że, że tutaj no jeśli chodzi o ten stadion, to nawet na 18 czy tam 20 baniek, na 18 czy tam 20 tysięcy, przepraszam, kibiców można od razu zbudować. Natomiast wiecie, że finalnie zostaniemy z projektem z maksymalną liczbą miejsc 16 tysięcy, także tutaj więcej raczej nie ma co liczyć. Pisze dr Kuźniek, to jest przykre, że polityk z miasta, które ma klub z bogatą historią, traktuje go jak kampanię wyborczą, a potem ich traktuje jak jakiś wyrzutków tyle że pan Andrzej Kotala nie jest do końca tutaj tak mocno związany z tym Chorzowem to jest tak samo jak jego poprzednik pan Kopel też pod koniec swojej przygody z urzędem miasta zresztą sam to przyznał że on i tak jest kibicem GKS-u Katowice na przykład więc czy pan Andrzej Kotala wiecie, no to pan prezydent bardziej woli padla, woli regaty, nikt mu nie każe być kibicem ruchu chorzów, ja mogę to zrozumieć oczywiście w stu procentach, natomiast nie rozumiem, dlaczego obiecuje coś, czego nie realizuje, bo to jest jak gdyby istotą tej, tej sprawy i gdybyśmy my zbudowali stadion 4-5 lat temu, to dzisiaj pan Andrzej Kotala nie miałby Takiego, takiej nieciekawej prasy, nieciekawej opinii wśród kibiców. I nawet bym powiedział, że mimo wszystko byśmy go nosili na tych rękach, bo, bo facet zrobił to, co obiecał. Nawet jeśli tego nie zrobił w pierwszej kampanii i nie zrobił tego w pierwszej kadencji, to w drugiej zrobił. A tutaj leci już trzecia, i jak gdyby gdyby nie. Kibice, gdyby nie Szymon Michałek, gdyby nie to, że prezes też robił pod to wszystko podwaliny, to dzisiaj dalej pan Andrzej Kotala by wychodził do nas i mówił: sorry, nie da się tego zbudować, bo miasto jest biedne, bo miasto nie ma hajsu, bo to, bo tamto, siam to i owam to. Natomiast też nie wiem, czy Śledzicie social media Sławka Kordeli, którego też pozdrawiam serdecznie. Będzie startował również do Rady Miasta, jako bezpartyjny, ale bliski tutaj nasz przyjaciel, bo, bo, bo razem z Szymonem Michałkiem się organizuje. To jest ten pan, który tutaj jeździł za panem Tuskiem i ostatnio miał okazję jeszcze też porozmawiać z panem Budką, e, Borysem. Jeśli ktoś nie wie, no i pan Borys Budka mu tam mówił wyraźnie, że on uważa, że klub z taką historią powinien mieć swój obiekt, ale on uważa, że miasta nie stać na tak wielką inwestycję, nawet jeśli, dostałaby tutaj, jeśli zostałaby ona tutaj dofinansowana. Ze środków państwa, więc to też wyraźnie pokazuje, że jeśli dojdzie tutaj do tej zmiany, dowiemy się mniej więcej za godzinę tych pierwszych wyników to, to, to może być problem tutaj z jakimkolwiek dalszym finansowaniem tej inwestycji. Natomiast no, miasto samo z siebie wzięło na, to, na, na siebie już tą odpowiedzialność, i nie wyobrażam sobie, żeby teraz pan. Andrzej Kotala razem ze swoimi radnymi wyszedł i powiedział, zmiana władzy jednak nam nie wyszła na dobre, bo nie da się załatwić 150 milionów, jako miasto jesteśmy niewiarygodni, nie dostaniemy nigdzie kredytu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, 32 60 44, ostatni dzwonek na to, żeby zadzwonić do nas i z nami porozmawiać, ankieta, czy Polska wygra z Mołdawią szybciutko, 33 głosy, 61% tak, 39% nie. Heavy player pisze, ciekawe, czy ktoś z Urzędu Miasta albo Adam słucha Radia Incognito i czyta komentarze. Pewnie tak jest, oczywiście. To jest moje zdanie, jako kibica. Natomiast mam. Nie będę tego ukrywał, przynajmniej wśród Was. Mam y, też y, taką wiedzę od Was, może tutaj nie, nie, nie napiszecie tego, natomiast wiem prywatnie, że zgadzacie się z tym zdaniem, że to jest zdanie, które tutaj jest jak najbardziej prawidłowe, a więc mnie to cieszy przede wszystkim, że, że ktoś słucha i że y, może wyciągać wnioski bo to też po to jest, ja już, ja nie jestem od tego, żeby im teraz powiedzieć słuchaj, ty zawaliłeś, ty zawaliłeś i tak dalej, natomiast no my to i tak im powiemy w kwietniu, tak, jak przyjdą wybory samorządowe, to, to tutaj jak gdyby to nie jest już kwestia stadionu, bo to są inne dodatkowe kwestie, których nie będziemy tu poruszać, bo one nie są do końca związane z ruchem chorzów, więc nie chciałbym robić E, polityki. E, pisze heavy player, ale Andrzej Kotala powie, że to pis, mam wszy nam wszystkim na winę a i się rzeczywiście nie da. <laughs> nie, no tutaj tutaj się da, tutaj się da, bo y, bo znaczy się no wiecie, no da, no, nie chcę powiedzieć, że y, jest cisza wyborcza, więc nie będę się wypowiadał na temat partii politycznych podczas trwania tej audycji. Natomiast nie chcę powiedzieć, że można im wierzyć na milion procent, ale jeśli oni tutaj faktycznie jutro wyjdą i powiedzą, przyznano. To taka kasa będzie, to już nigdy jej nie zabierze, to nawet jeśli się zmieni i uformuje rząd, nie będzie miał takiej siły sprawczej, żeby to odwołać, nie? bo jak gdyby prawo nie działa wstecz, więc zawsze to będzie prawo gdzieś tam działające do przodu. Bardziej się obawiam, że on faktycznie powie, że no Reszty kasy nie załatwi z różnych przyczyn, bo inflacja, bo to, bo tamto. Jak wygra koalicja, to powie, bo to poprzednie rządy zawaliły. Jak wygra PiS, to może powiedzieć, że po prostu no, takie są obecnie czasy, że miasto nie dostanie kredytu. Także na dwoje babka wróżyła, a wiadomo, że zawsze lepiej zwalić na kogoś niż na siebie. Także tutaj nie spotkałem się z takim politykiem, który wyszedł, powiedział: Zawaliłem, przepraszam nie głosujcie na mnie, bo nie dam rady zbudować tego stadionu i tak dalej. No nie ma takiego polityka, więc też wiemy, że, że on to musiał zrobić, jeśli chciał się utrzymać na, na stanowisku prezydenta Chorzowa, no i to zrobił, no a my niestety daliśmy się nabrać, no i to... I to niestety boli nas wszystkich, że zostaliśmy w taki sposób potraktowani nie jako partner do rozmowy, a jako po prostu kiełbasa wyborcza. I, i tutaj zrobiono z nas osłów, którym dzisiaj się wmówi wszystko, żeby tylko i wyłącznie pokazać swoją dobrą wolę. Natomiast ta dobra wola zawsze jest za pięć dwunasta i to jest ten największy minus, który ja tutaj widzę i który ja czuję do obecnej władzy w naszym mieście. Dobra, nie dzwonicie, także dzisiaj Rostomajte Godki z waszymi opiniami. Cieszę się, że dawaliście swoje opinie tutaj na, na czacie, natomiast no, nikt z was dzisiaj się nie odważył zadzwonić, porozmawiać o czymkolwiek innym, więc ten dzisiejszy odcinek Rostomajte Godek skupił się mnóstwo na stadionie na tym, czy ten obiekt nasz powstanie, czy też nie, ale też uważam, że to ważne, aby o tym rozmawiać, aby o tym mówić, bo, bo teraz to już, tak jak mówię, no, my zrobiliśmy ogromną robotę jako kibice, jako, jako Simon, on, on napisał, on pojechał, on zadzwonił. Dla niego nie było tak, że... Ty jesteś z tej partii, a ty jesteś z tej partii, to ja z tobą nie rozmawiam, bo ciebie nie lubię. Tylko pojechał i rozmawiał i załatwiał kasę, bo uważał, że stadion jest tą, tą że, że to jest temat nadrzędny ponad wszelkie podziały partyjne i chwała mu za to, że postanowił tak zrobić i że że pojechał i załatwił, bo nie jeden z nas pewnie nie chciałby po prostu widzieć się, czy to z jednym, czy z drugim ministrem, czy, czy politykiem, i po prostu stwierdziłby, że się nie da i ma to po prostu gdzieś i tyle. No i, I by poległ. Natomiast tutaj Simon, jako, jako człowiek, który od wielu, wielu lat walczył o ten stadion, no wziął to, jak gdyby na ten swój garb i postanowił sprawę doprowadzić do końca i wierzę w to, że dalej będzie ją doprowadzał do końca, bo to nie jest tak, że już dzisiaj wszystko jest pewne, wszystko jest jasne i że, i że yy, załatwiony jest temat budowy, tak, no bo tak jak mówimy, cały czas gdzieś tej władzy na te ręce trzeba patrzeć, trzeba szukać yy, trzeba szukać tego dodatkowego finansowania, żeby oni. Ruszyli się i załatwili te 150 baniek, to też, jak gdyby koszt zamykający się w przedziale 250 milionów, to wiecie, to jest też taki koszt, który może się za chwileczkę nam rozciągnąć. Po pierwsze, właśnie przez inflację, po drugie, jednak koszty materiałów mogą za chwileczkę też ulec zmianie. Do tego koszty kredytu i tak dalej, więc finalnie może się okazać, że jeszcze gdzieś jakieś dodatkowe miliony by się tutaj przydały i, i to. Nie jest tak, że my się mamy skupić 150 milionów i koniec dyskusji, tylko ważne jest, aby oni mieli tą świadomość też, że co jeśli trzeba będzie więcej kasy skręcić, no bo tu już wówczas może być dla nich samych jakiś problem. Natomiast to jak gdyby myślę też nie jest temat nie do przeskoczenia i tutaj myślę, że też Simon do tego nie dopuści, żeby taka narracja gdzieś tam, gdzieś tam padła. Yy, dobra, to tak, nikt nie zadzwonił, także dzisiaj linia telefoniczna nam się do niczego wielkiego nie przydała, no ale fajnie, że te Wasze głosy się tutaj yy, pojawiały. Yy, Eddie Parsley pisze, trzeba Simona wybrać na prezydenta, wtedy będzie nowy stadion. W kwietniu wybory samorządowe. Yy, my nie będziemy. Tutaj za jednym czy za drugim, natomiast no, oczywiście na wybory iść trzeba, trzeba wybrać mądrze, zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoimi potrzebami, także tego Wam życzę. Heavy player pisze, a gdyby zrobić go fortuny z wymówkami, co dzisiaj wylosuje prezydent eee, ostro, ostro, mocno ostro, natomiast no, tak, ja to rozumiem oczywiście, że ta nasza gdzieś tutaj. Gorycz związana właśnie z tymi wszystkimi wymówkami, którymi już się borykaliśmy przez te 13 lat rządzenia pana prezydenta, no to ta karuzela mogłaby, mogłaby nie być takiego koła fortuny, bo, bo, bo trzeba by było co drugie zrobić bankrut chyba, więc myślę, że tutaj to by był taki słowo klucz natomiast no tak wiecie, no o tym niedasizmie u nas w Chorzowie było już dużo mówione, to Simon też dużo mówił, że da się sporo, tylko no trzeba po prostu wyjść i załatwiać, a jeśli się nie wyjdzie i nie załatwia, no to wiecie, od siedzenia to się tylko garb robi, natomiast nie idzie ta robota nic do przodu. Patrzę jeszcze szybciutko w takim wypadku na wyniki kwalifikacji. Czechy wygrały finalnie z Wyspami Owczymi 1-0, a więc Polska dalej musi grać o pełną pulę. No, także nic się nie zmieniło. No, dalej musimy wygrać oba mecze, jeśli chcemy pojechać na Mistrzostwa Europy do Niemiec w przyszłym roku. Dzisiaj 20.45 gramy w Warszawie z Mołdawią, a 15 minut później zamknięcie lokali wyborczych, więc ja myślę, że powoli was już też tutaj nie ma co trzymać. Na tej linii, bo y, na, podczas tej audycji, no bo nie wiem, czy tam jeszcze byliście, oddaliście swój głos, czy nie. Y, to też jak gdyby kwestia, czy czujemy ten swój obowiązek wyborczy, czy nie, no to jest też kwestia indywidualna, nie, bo to jeden powie, że nie ma na kogo, to nie idzie i że to jest dla niego spełniony obowiązek, drugi pójdzie, zagłosuje, byle jak, no, to jak gdyby też na ten temat to by można było osobną audycję zrobić, ale to nie jest audycja o ruchu chodzów, więc też nie będziemy tutaj za dużo o tym yy, gadać, yy, także no nie wiem, czy jeszcze macie jakieś tutaj swoje opinie do przekazania, co w ogóle, co w, ogóle w, najbliższym, w najbliższym tygodniu, bo to jest dosyć istotne, więc ja przedstawię jeszcze też szybciutko ramówkę, jak ona się tutaj nam na przyszły tydzień klaruje. Jutro, godzina 20. Rozpoczynamy tydzień meczowy audycją okiem kibica, jutro Krzysiek Nos i ja tak się udało, że jutro też się tutaj zjawie na Radejku i pogadamy sobie już tak typowo pod mecz Widzewa-Łódź z ruchem Chorzów, także tam jakieś jedenastki się pojawią od Maćka głównie, bo to tam od niego chciałem, żeby on nam zrobił, więc sobie pogadamy. No i Krzysiek też we wtorek już przegląd prasy, czyli niebieska prasówka wraca. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy po wyborach, jak to wpłynęło na ruch, bo na przykład na ruchu, nie wiem, czy wiecie, ale pękają te tysiące, tak to się tak gdzieś tam mi przewijało, że na ten stadion Śląski nie ma jakiejś wielkiej, nie ma jakiejś wielkiej napinki, że nie ma ludzi, nie ma marketingu, natomiast no z dnia na dzień po tysiączku się sprzedawało. Dzisiaj może będzie ten 13 tysiąc sprzedany. Natomiast jeszcze taka ważna informacja: widzicie, bo ponad tysiąc osób nie odebrało jeszcze karnetów na stadion Śląski. Pamiętajcie, że te karnety, które mieliście na stadion w Gliwicach, one są już nieaktywne. Więc nie wejdziecie po prostu na stadion Śląski, gdybyście chcieli. Także pamiętajcie o tym, że musicie iść wymienić e, wszędzie, gdzie się da, bo to wystarczy podejść i wam tam na miejscu wyrobią. Czy to będzie e, strefa e, kibica na Cichej, czy sklep RK na Jagielońskiej, czy wyspa na AKS-ie, idźcie, idźcie i wymieniajcie te karnety na nowe, bo bez tego po prostu nie wejdziecie na stadion Śląski. Także, e, także warto. No, i właśnie tutaj Heavy Player też pisze, że plus 6 ode mnie na stadion Śląski. Karnetowicze mają 10 biletów za pół ceny. Więc ciekawe, jak to tam idzie wam dalej, bo widzę mnóstwo właśnie e, takich reklam, że tam jeszcze ktoś ma, ktoś już nie ma. E, także, także tutaj e, pewnie za chwileczkę będziecie szukać, także szukajcie po social mediach, bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze mają którzy jeszcze mają karnety natomiast którzy jeszcze mają bilety dla karnetowiczu natomiast można też już powiedzieć że wyprzedał się cały sektor rodzinny który jest w, już już tutaj jest wybrany na Stadionie Śląskim, także też fajna sprawa i znowu Simon będzie miał pełne ręce roboty, jeszcze większe, bo teraz to tych bajtli w ogóle już będzie miał tam kosmos. Także tak to wygląda. Dobra, wracam jeszcze szybciutko do ramówki. We wtorek ta niebieska prasówka, a później w czwartek się słyszymy. Gość radia zaległy będzie kiero Pan Andrzej Urbańczyk, w tym tygodniu się nie dało, no w czwartek był premier, mnóstwo roboty na ruchu, więc no ciężko było tutaj jeszcze prosić Pana Andrzeja, żeby po godzinach pracy jeszcze na szybko gdzieś tam musiał jechać wtedy by do domu, żeby z nami porozmawiać, więc na spokoju w ten czwartek, już nie odwoła, 19 października, 19.20 Andrzej Urbańczyk, czyli Kiero, no i niedziela. 14.50 na dwa radia, tak jak mówiłem, transmisja łączona z transmisją Radia Widzew. Natomiast u nas na naszym kanale posłuchacie jej również. Będę ja, będzie Marcin Guzewicz z Radia Widzew. Zapraszam Was serdecznie do audycji z 12 kolejki PKOBP Ekstraklasy. 14.50 słyszymy się na Radiu Życie na Niebiesko w przyszłą niedzielę. Tyle ode mnie. Newsy poszły. Porozmawialiśmy sobie tutaj trochę o. O tym naszym stadionie. Zakończyłem ankietę, także widzicie, czy Polska wygra z Mołdawią? Tak, 60%, nie 40%. Głos ludu wybrzmiał zatem. Ja Wam życzę miłego, spokojnego wieczoru, fajnego, spokojnego tygodnia, oby jak najmniej pracy, a jak najwięcej przyjemności. Tego Wam życzę. No nie, no trochę popracować zawsze trzeba, no bo na koncie później się musi zgadzać. Także także tyle, tyle ode mnie, miłego wieczorku. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło persniebiesy. Co dzisiaj na farpanie? Dzisiaj je życie na niebiesko radio kibiców ruchu Gorzów.